Wiecie, bardzo stęskniliśmy się już za tym naszym wspólnym śpiewaniem na szkółkach i bardzo się cieszymy, że teraz możemy chociaż w taki sposób razem zaśpiewać Panu Bogu na chwałę. Jesteście gotowi? No to co? Zaczynamy. Zaczniemy od piosenki Czytaj Biblię, módl się codziennie. Wersję po angielsku, jak śpiewamy read your Bible, pray every day if you want to grow. No to spróbujemy. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want. Mam nadzieję, że śpiewaliście razem z nami, albo pokazywaliście, albo może po prostu słuchaliście. Teraz chcielibyśmy wspólnie, razem z Wami, zaśpiewać piosenkę o Bogu, który jest mocny, potężny, wielki i zawsze może nam pomóc. A potem wspólnie razem obejrzymy przedstawienie przygotowane przez naszą ciocię i wujka. Widzieliście może gdzieś moją siostrę Olę? Szukam jej, szukam i nic. Ola! Dlaczego tak krzyczysz? Jest niedziela. Nie mógłbyś mi dać już trochę pospać? Zlituj się, proszę. Ale dlaczego śpisz? Jest tyle do zrobienia. Chyba ci się śniło, brat. Tyle do zrobienia. Mamy kwarantannę. Wciąż siedzimy w domu, nie chodzimy do przedszkoli, szkół, nie przychodzimy na szkółkę do kościoła, chyba że jeszcze nie odrobiłeś jakiegoś zadania? A było na dziś, to zrób szybko i po cichu, bo ja chcę spać. Ola, wstawaj! Dziś niedziela. Co zrobiłaś w tym tygodniu, by być bliżej Pana Boga? Maciuś, jest koronawirus! Myślisz, że teraz mam odpowiadać na takie pytania? Nie ma religii, nie ma nabożeństw, nie ma szkółek.
I co? Czy myślisz, że Pan Bóg chodzi w maseczce i nie można się z Nim teraz spotkać? No co ty opowiadasz? Ale wymyśliłeś, Pan Bóg w maseczce. Wydaje ci się to śmieszne? To zapytam jeszcze raz. Co zrobiłaś ostatnio, by być bliżej Pana Boga? Oj, Maciusiu, chyba mi się wszystko jakoś tak pomyliło. Bo jak teraz pytasz, to tak dziwnie i wstyd. Dlaczego, Lenko? Pomyśl na spokojnie i spróbuj powiedzieć. To tak trudno powiedzieć, wiesz, bo jest wirus, jest inaczej, sama już nie wiem. Olu, ja naprawdę rozumiem, że jest inaczej i trudno. Mnie też nie jest łatwo, bo tęsknię za kolegami z klasy i za naszą panią i za grą w piłkę na SKS-ie i chciałbym być w szkole, na religii, na szkółce, ale... O właśnie, Maciusiu, ja też bardzo chciałabym pójść do przedszkola, bo tam wszyscy są mili i dużo się dowiaduje od naszej pani. I chciałabym pójść w niedzielę na szkółkę, bo uwielbiam nasze piosenki. A ciocia, jak ona opowiada, to ja od razu bym chciała być blisko Pana Boga, ale teraz... Wiem, Olu, ja też lubię historię na szkółkach i religię, bo nasz ksiądz zawsze pyta, jak ci minął tydzień z Panem Bogiem? I tak sobie pomyślałem, że gdyby mnie teraz zapytał, to też byłoby mi wstyd. Tobie? Przecież ty zawsze jesteś przygotowany. No tak, ale jak mnie ksiądz pytał co tydzień, to czytałem naszą małą Biblię. Modliłem się co wieczór. Nawet gdy bałem się czegoś w szkole, to po cichu śpiewałem piosenkę. Mój Bóg wielki jest, potężny i mocny. Nic nie jest przeszkodą, by pomógł mi. Albo szeptałem słowa modlitwy, a teraz nic. Ty też nic, Maćku? Ja myślałam, że tylko ja zawaliłam. Olu, czy możemy zrobić coś razem? Będzie wtedy łatwiej, no nie? Tak, Maciusiu, tak, bo ja nawet nie jestem w stanie ci wytłumaczyć, dlaczego tak się podziało. Nawet nie pomyślałam, że mogłabym poprosić ciebie, żebyś poczytał mi naszą małą Biblię. Przestałam się też regularnie modlić, no bo wiesz, no ten wirus. Chyba się po prostu pogubiliśmy. Co byś powiedziała na to, żeby coś z tym zrobić? Przecież szczególnie teraz potrzebujemy Pana Boga. Właśnie w czasie wirusu. Tak, tak, Maćku. Ja nie do końca rozumiem, co się dzieje, ale wiem, że bardzo, bardzo potrzebuję Pana Boga. On przecież jest taki duży. Tak sobie myślę, Olu, że nie jesteśmy jedynymi dziećmi, które się pogubiły. A na pewno wszystkie dzieci i wszyscy dorośli, szczególnie w tym czasie, potrzebują Pana Boga. O tak, Maciusiu. Wiesz co? Zacznijmy od razu. Przeczytaj nam coś z naszej Biblii, dobrze? Chwilę. O, już mam. Pan Jezus kiedyś powiedział. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Pan Jezus jest krzewem, a my jesteśmy gałązkami w tym krzewie. Tylko będąc częścią tego krzewu, gałązki mogą czerpać wszystko, co potrzebne, by wzrastać, a potem by na nich wyrosły owoce. Co to znaczy trwać w Panu Jezusie? Jak myślisz? No chyba być tak blisko, bardzo blisko jak gałązka, która czerpie wodę, słonko i takie tam, no wiesz, te takie sole. Tu jest napisane, żeby trwać w Panu Jezusie, potrzebujemy czterech rzeczy. Modlitwy, czytania Jego słowa, społeczności i posłuszeństwa. Zaczynamy od dziś, Maćku, do nie? Ale wytłumacz mi, co oznaczają te dwie ostatnie rzeczy, bo tak nie do końca rozumiem. Posłuszeństwo oznacza, że jeśli wiem, że coś nie podoba się Panu Bogu, po prostu staram się tego nie robić. A, trudne, ale będę się starać. A to drugie to takie na... Społeczność o. To bycie z innymi wierzącymi. Cieszenie się razem z obecności Pana Boga. O, to tak jak na szkółce.
No ale jest wirus, nie pójdziemy na szkółkę. Jak zrobić to, to na... Olu, będziemy mogli co niedzielę teraz zobaczyć filmik, który nagrają nasze ciocie ze szkółki. Będziemy mogli pośpiewać Panu Bogu, pomodlić się razem, posłuchać historii. To będzie społeczność, no nie? Ale super! Koniec końców z tą przerwą od Pana Boga. Nawet wirus nam w tym nie przeszkodzi, bo Pan Bóg, no wiesz, mówiłeś, że nie potrzebuje maseczki. I tylko tyle zapamiętałaś, Olu? Nie, ja wiem wszystko. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy czytania Biblii, potrzebujemy być Mu posłusznym i no potrzebujemy bardzo tego na, no wiesz, tego na... Społeczności. Mam poczucie, że właśnie teraz ją mamy. Właśnie, Maćku. Też tak myślicie, kochani? Jeśli tak, to może... Olu, pomodli się teraz z nami wszystkimi? O, tak bardzo chętnie. Zamknijcie oczy, proszę, dobra? Gotowi? Panie Boże, jest nam teraz jakoś tak inaczej. Chcemy Ci powiedzieć, że trudno nam, gdy nie chodzimy do przedszkola, do szkoły, do kościoła i na szkółki. Tęsknimy bardzo za naszymi kolegami, koleżankami, nauczycielami, księżmi, ciociami i wujkami ze szkółki. Trudno nam być blisko Ciebie bez ich pomocy, bez ich wskazówek. Ale dziś powiedziałeś nam, że możemy trwać w Tobie, bo Ty jesteś krzewem, a my jesteśmy gałązkami. Panie, prosimy, abyś pomógł nam przychodzić każdego dnia do Ciebie w modlitwie, byśmy słuchali Twojego słowa z naszych małych Biblii, byśmy chcieli być Tobie posłuszni i byśmy chcieli, mimo tego, że w pewne miejsce nie możemy pójść, spotkać się razem na nieco innej szkółce. Pomóż nam, byśmy nie musieli wstydzić się w momencie, gdy ktoś nas zapyta, jak minął Ci tydzień z Panem Bogiem. Bardzo Ciebie potrzebujemy, Panie Boże. Amen.